Technicznej. Dodatkowo minister przekształceń własnościowych portów morskich. Ryszard Janczewski, główny inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej, był dzisiaj w Koszalinie. Proszę pana, w jaki sposób Państwowa Inspekcja Handlowa może zapewnić bezpieczeństwo rynku? Państwowa Inspekcja Handlowa ma dwupłaszczyznowe działanie. Jedno płaszczyznowe działanie to jest szeroka profilaktyka, czyli informacja o prawach obywateli, o obowiązkach kupców i handlowców. To jest ta sprawa prewencyjna, gdzie staramy się na łamach prasy, na łamach radia, telewizji w miarę możliwości szeroko informować. Mamy również współpracę z wieloma fachowymi pismami. Natomiast druga sprawa jest ta prewencyjna, która wynika z funkcji i obowiązków państwa w stosunku do swoich obywateli. Państwowa Inspekcja Handlowa jako organ kontroli państwa, wykonując swoje obowiązki ochrony obywateli, prowadzi czynności kontrolne w obszarze rynku. Czyli to znaczy sprawdza z jednej strony legalność działalności wszystkich podmiotów handlowych, z drugiej strony wykonuje te funkcje, które wynikają z prawa materialnego, to znaczy kontroluje jakość towarów na rynku, właściwe oznakowanie towarów, to wszystko, co się wiąże z ureglamentacją prawną, zewnętrzną i wewnętrzną, to, co wynika z konwencji międzynarodowych. W jaki sposób pan umiejscowiłby Państwową Inspekcję Handlową w kraju, gdzie no, dominuje wolny rynek? Znaczy ja sądzę, tu czasami jest nieporozumienie. Wolny rynek jest instytucją ekonomiczną. Natomiast państwo, które funkcjonuje, realizuje swoje zadania, które wynikają z uchwalonego prawa. Państwo, realizując swoje zadanie, musi mieć do tego organ kontrolny. I tak jest na całym świecie. W krajach wszystkich cywilizowanych organy państwowe z całą mocą, z całą surowością wkraczają w te obszary, gdzie obywatel narusza istniejący stan prawny w interesie tych, którzy go przestrzegają. Niemniej jednak PIH ma no, dosyć skromną rolę. Tak ja to postrzegam i wielu ludzi postrzega, że PIH jest po prostu instytucją słabą. Proszę pana, jest słabą dlatego, że ta instytucja ma swój rodowód prawny z 1958 roku i ta ustawa z 1958 roku była uchwalana do innych zadań, do innych celów, do innej sytuacji społeczno-politycznej. Była nastawiona na ochronę interesów państwowych, natomiast na rynku każdy podmiot nieuspołeczniony był przeciwnikiem politycznym. Dzisiaj praktycznie przesunęły się ustrojowe problemy, gdzie własność jest instytucją podstawową i praktycznie największy ciężar w obrocie towarowym jest w obszarze własności indywidualnej. Przygotowaliśmy nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Rynku, ponieważ już mamy z innym zjawiskiem, nie handlu, a rynku, gdzie państwo ma inne funkcje, ma kreować kierunki, cele, tworzyć warunki i wkraczać ze swoim imperatywem w te obszary, które uważa, że naruszają interesy państwa i obywatela. Udźwignąć oczyszczalnię. Takie zadanie stawia zarząd miasta przed radnymi Rady Miejskiej w Koszalinie i nami, podatnikami. Dzisiaj rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej o 15:00. Na pierwszy ogień poszła uchwała o podwyżce cen wody i ścieków. Jakie jest stanowisko chrześcijańskich demokratów przed dzisiejszą debatą? Czy uchwała w sprawie podniesienia cen wody zostanie przez Radę przyjęta? Jakie jest stanowisko pana klubu? Nasze stanowisko klubu jest takie, że propozycja pierwotna stawki 70 parę, tam dokładnie nie pamiętam, za metr sienny jest naszym zdaniem nie do przyjęcia. Byliśmy skłonni po rozważeniu tego tematu ustosunkować się pozytywnie do podwyżki w granicach odpowiadającej wartości realnej złotówki, uwzględniającej inflację. Ale najprawdopodobniej będziemy głosować za rozwiązaniem takim, jak prezydium przyjęło na ostatnim spotkaniu, a więc podwyżka poniżej stopy inflacji, a więc w granicach 30%. Czy budżet będzie przyjęty, pana zdaniem? Myślę, że tak. Jest potrzeba, żeby budżet był uchwalony, bo na czymś trzeba stać, bo żeby ta cała machina samorządowa mogła działać, a kwestie już precyzyjnego ustalenia, mogą być problemy ewentualnie od strony ustalenia kwestii inwestycyjnych. Tu jest
wyraźne dążenie do tego, żeby wszystkie środki maksymalnie zabezpieczyć na realizację inwestycji podstawowej oczyszczalni ścieków. No, jeśli chodzi o projekt podwyżek opłat za wodę i ścieki, to klub jednoznacznie odrzucił propozycję spółki miejskiej Wodociągi Kanalizacja. Uznaliśmy co prawda, że podwyżki są konieczne, natomiast nie w skali proponowanej przez tę spółkę, to znaczy 60%. Uznając konieczność tych podwyżek, ustaliliśmy, że 30% to jest ta granica, na którą można się zgodzić. A budżet, czy ten projekt budżetu zostanie przez radnych zaakceptowany? Jakie jest stanowisko Klubu Unii Demokratycznej? Generalnie jako całość projekt będzie, to znaczy my proponujemy przyjąć jako całość projekt, z tym, że będą pewne poprawki co do listy inwestycji. Nie chcielibyśmy w tej chwili podejmować ostatecznych decyzji co do tego, jak będą dzielone środki inwestycyjne. Za chwilę rozpocznie się sesja. Jakie są Pana zdaniem losy uchwały o podwyżce cen wody? Czy to przejdzie i czy ten budżet zaproponowany przez zarząd Pana zdaniem przejdzie? Jak zwykle jestem optymistą i w zakresie budżetu, i w zakresie cen wody. Pewnie nie przejdzie cena proponowana bezpośrednio przez spółkę i zarząd. Myślę, że będziemy musieli troszeczkę spuścić z tej ceny. Stworzy to pewne trudności w budżecie i w realizacji, ale po to jesteśmy, żeby te trudności pokonywać. Jestem optymistą co do budżetu, co do wszystkich zresztą uchwał. Jak socjaldemokracja będzie głosowała dzisiaj? Czy ta uchwała o podwyższe cen wody przejdzie? I czy cały budżet w ogóle przejdzie? Jeżeli chodzi o wodę, z tego co mam z orientację, większość radnych SDRP będzie głosować przeciwko projektowi tej uchwały. Głównie dlatego, że ona może być nieskuteczna. Zmierzamy do tego, że czynsze, a wpływ wody jest oczywisty, na wzrost czynszy będzie taki, że na papierze one zostaną, natomiast ludzie nie będą płacić. Poza tym sama kalkulacja, uzasadnienie do podwyżki cen wody, no jest jakby trochę mało przekonywujące. Wymaga to dopracowania. Natomiast sam budżet uważam, że przejdzie. Będą korekty, uważam, że będą wnioski pod kątem zmniejszenia wydatków na administrację samorządową, będą wnioski dotyczące przesunięć chyba w inwestycjach, natomiast podejrzewam, że generalnie uchwała budżetowa przejdzie i tutaj bez większych jakichś tam zmian. Natomiast jak powiązać wpływ odrzucenia ewentualnego uchwały podwyżki wody z zachowaniem budżetu, będzie to problem, który tutaj służby miejskie, przede wszystkim służby finansowe, pani skarbnik będą musiały dopracować. Chcę powiedzieć, że SDRP chyba będzie głosować za budżetem miasta, ale dlatego, że innego wyjścia nie ma. Po prostu na dzisiejszych czasach przedstawić innego projektu budżetu miasta no nie ma możliwości. Zbyt dużo zależy od decyzji centralnych. Głównie chodzi o podatki, o wpływy. W dzisiejszej sesji biorą udział posłowie Jan Król z Unii Demokratycznej, Wiesław Wójcik z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Nie opuścił też dzisiejszej sesji pan Świtalski, który w ramach Trybuny Obywatelskiej zamierza pokazać tę oto buteleczkę z wodą ze swego domowego kranu.